Cześć, za moimi plecami plac budowy, a w moich dłoniach monitor 9-calowy, który znajdzie swoje zastosowanie właśnie w tego typu maszynach, a także w ciężarówkach czy pojazdach magazynowych. Co w nim jest takiego ciekawego? Zobaczcie ten film. Cześć, jaki jest monitor każdy widzi, ale w tym jest coś szczególnego, ponieważ może on obsługiwać 4 kamery jednocześnie. Ale najpierw rzeczy podstawowe. Przekątna to jest 9 cali, może być montowany przy użyciu tej kieszeni albo na takiej stopce regulowanej na kokpicie, do kokpitu. Dedykowany jest do ciężarówek, busów, maszyn rolniczych czy magazynowych. Ok, udało nam się podłączyć 4 kamery. To jest kamera track, która będzie naszą kamerą cofania, kamerą tylną. Kamery boczne, które mogą być na przykład kamerami, które będą wyzwalane od kierunkowskazów. I kamera naprzód. Podłączymy i zobaczymy, jak to świeci. O ile oczywiście nie będzie pożaru przez te plątaninę przewodów. Ok, podłączyliśmy 4 kamery. To jest nasza kamera track, jako kamera cofania. Tutaj podłączyliśmy obie kamery boczne oraz kamera na przodzie. I widać, że obraz jest podzielony w taki sposób, ale to oczywiście łatwo zmienić albo przyciskami, albo za pomocą pilota można wywoływać poszczególne kanały. Albo zmieniać tryb wyświetlania. Podzielony tutaj jest na dwa kanały. Następny będzie też podzielony na dwa, tylko kanał trzeci i czwarty. Podzielony na dwa góra-dół. Teraz będzie to samo, tylko że z dwóch innych kamer. Podział na 3. Podział na 4, taki najbardziej klasyczny, który się przydaje na przykład w monitoringu. I w taki sposób, tak jakbyśmy chcieli, żeby ta kamera odpowiadała za bok, ta też, przód i tył. Nasz monitor ma też takie 4 przewody wyzwalające, więc jeśli chcemy na przykład umieścić tę kamerę jako kamerę przy kierunkowskazie, no to wystarczy podać plus na odpowiedni przewód. Monitory, kamery uniwersalne i kamery dedykowane znajdziecie na sklep hadron.pl. Zapraszamy.